Działa to wideo? Działa, okej. Odpala się, nie odpala się. Siema, siema, panowie, siema. Tak, na 2 godzinki stream odpaliłem. Miałem dzisiaj ręce pełne roboty. Niezwiązanej z kanałem. Siewa, siewa, ale jestem w szoku. Dużo ludzi o tej godzinie? Kurde. 22:07. Co tam u was w takim razie? Czym my ostatnio graliśmy, że tak? Że ten line-up. Aha, skończyliśmy na centkach. To może pojedziemy centkami, czemu nie? Line-up jest okej. Siema, siema, witam. O Boże, ale mapa. Majonezaurus, no to powodzenie. I nie jest to full up tier. Gramy 8, gramy 7-7. Elegancko, moment, ja sobie muszę ściszyć. Żebyśmy nie dostali pierdolca. Dobra, to powolutku, slow and steady. Szkoda, że 7-3, nie, wyżej nie gram, wyżej nie gram. Tak mówiłem tam w odcinku z racji żywnościowych. Póki co jakoś wyżej nie gram. Ale nie grałem 2 dni teraz War Thundera, o ile się nie mylę. No do ostatniego streama nie grałem, bo najzwyczajniej w świecie nie było czasu też, nie? Mateusz Grzeszczak, dziękuję za suba. Czy wrócę kiedyś do World of Tanks? Jest oczywiście to w planie cały czas, tylko tak jak mówię, na razie po prostu nie mam czasu, bo non-stop mam coś innego do roboty, nie? Non-stop. Nawet nie mam czasu za bardzo na War Thundera ostatnio. A, swoją drogą, oglądaliście dzisiejszy odcinek Fly'a? Jak grał T28? No to ja edytowałem. To ja go sklejałem. Nie do Igor Sufin bez przesady. Pogramy z 1,5-2 godzinki i tyle. Także, wiesz, jak coś to zawsze zapis jest, może sobie jutro obejrzeć. Nic się nie ominie raczej, nie? A, lepsze były na 6-7. No tak. Lepsze były na 7-0. Moim zdaniem. 7-0 to był dla nich świetny BR. Bo były jeszcze dość ekscytującymi czołgami wtedy. Teraz jak są na 7-3, to już jest tak średnio, bym powiedział. My guns been loaded! TM18 była dopiero tutaj, w sumie. O, jest ciekawe. Zastanawiam, ile osób tam pojechało. Tu z lewej może być nieciekawie, w sumie. Dopiero teraz mi przyszło do głowy, że hej. Jakbym tu wjechał. Tutaj, 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 tutaj. To zagłębienie terenu i tutaj teraz w prawo. To może być ręce i nogi. Może, ale nie musi oczywiście. I tu cyk, następne zagłębienie terenu. Po prawej nic nie widzę. Ale widzieliśmy tam strzały, że leciały stamtąd, więc to też jest takie. Okej, okay. Dobra. Mamy kandydata. Rozdupcenia. Co to jest? Maus! Oj, tu już nie przeszło.
Też nie przeszło. O, Maus może być problemem, sporym. Tam mamy też ludzi. Za sobą to naszych słyszę. Patrzy się na mnie, już ma główne działo gotowe. To nie będziemy kozaczyć tutaj. Potem Maus mi może rozdupcy jednym strzałem bez problemu. Mighty Maus jest niewykluczony, że był lepszy. Znaczy nie widziałem stricte zestawień, jak sobie Centuriony dawały radę w porównaniu do M48, jeżeli mam być szczery. No ale nie zdziwiłbym się, jeżeli to by było lepsze, te cęcki po prostu lepiej by się spisywały. Znowu działo nowego. Jezi Maus! Discombobulate. Ucz! Auć! Teraz się patrzę gdzie indziej. Ile? Na uzbrojenie, kiedy będziesz w WOT LUL. LPO7, dziękuję, ja pierdolę. Ale jaja. Dziękuję. Wiecie co? Muszę jeszcze dostać świadectwo z technikum po prostu, żeby je brali pod uwagę, jeżeli chodzi o WOTę. Ja pierdolę. Czekajcie, muszę... Skąd gościu do mnie trzasnął, nie wiem. Ale nie mogę się oczekać już tego bota. Tylko tak jak mówię, nie mogę znaleźć świadectwa. W najgorszym wypadku będę musiał jechać po duplikat, kurwa. Jakoś załatwić duplikat, nie? Ale też wiem, że ono gdzieś musi być. Uff. Commander Gunner, ja mam lufę do naprawy. 23 sekundy. Dramat. Rozdupcy mnie. Nie ma szans. Już jest sprawny. I chybił. 11 sekund. Chybił znowu. Nie przebił. Ładujemy. Ja też nie przebiłem, ale on też nie. O kurwa, za nisko, ale teraz mnie nie widzi przez artę, nie? Teraz mnie dupnie. No. Aja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 j
nazwę Werder, nie? No to się zesrałeś, to gratuluję. Siema, siema, soldier. Kurde, mieliśmy dobrą pozycję, ale zjebałem. Jeden strzał mu wszedł dobrze w tą wieżę, ale drugi już nie chciał wejść. Ale Mighty Mouse ogłosili, że będą go dodawać, czy... Bo już mamy tego Mark 5, co nasz G1, ten atomowy, nie? Co go testowali. Jak się spisze przy atomowie. Co silnik chodził, aż mu brakło paliwa w sobie. Kurwa, dużo samolotów mają. To nie było najlepsze rozwiązanie, żeby teraz do samolotów skoczyć. Bomby mam. Trochę głupio byłoby zbombić tego samego typa, który mnie zabił, ale z drugiej strony nie za bardzo wiem, co miałbym zrobić niby z tym. Asysta do tego tygrysa, elegancko, nie musimy się nim martwić już. Aha. No to chyba, że tak. Wygląda, jakby się sam własną bombą miał trzasnąć. Dobra, to weźmy Kurnervona. Ale zostajemy w pierdol. Dobrze, dość punktów jeszcze zebrałem na ten. Na jeszcze jeden czołg. Jeszcze 20, kurwa, 6, E5. Czyli Pershing Jumbo.
Coś tu kombinuje, ale nasz gościu przejmuje brawo, ale my też stracimy alfę w tym momencie, ale jaja. Z prawej, żebym tylko nie oberwał teraz, jak tu będę jechał. Bo tu przed nami jest jakiś gościu na 100%. Chyba go widziałem. Chyba go widziałem. W tamtym miejscu. To tak, on mi czaśnie wie, że to jest po mnie, nie? IS-2 tutaj się na niego sadzi, z tego co widzę. Kurwa, ale ładnie te samoloty brzmią, naprawdę. Elegancko. Tak jest, IS-2, czaje, czaje. Ja zostawię. O ja, amunicję mu nie rozbiło. Widzieliście? Amunicja mu nie wybuchła, kurwa! No to pogradę. Nie wybuchła, była amunicja. Elegancka. To była amunicja, nie? Co to było? Muszę popatrzeć na model Mardera. A, Mighty Mouse, czaje, czaje, okej. Moment. Germany. Gdzie ten skurwol? A, Irrealistic. Ground Reality. Moment. Tego Mardera przesunęli na... A nie, Boże, na złego patrzyłem, okej. Okay. A, to radiostację mu rozdupcałem, nie amunicję, okej. Okay. To była radiostacja. Radiostacja. No to nic dziwnego, że nic mu się nie stało. Kurwa, może jeszcze raz, w takim razie tym line-upem. Nie, tego po prostu siedziałem w garażu i robiłem z samochodem. U siebie miałem przegląd, którego auto nie przeszło z powodów paru. I udało się się większość wykluczyć. Zaraz po streamie siadam i zamawiam części. Muszę lampy przednie kupić, muszę kupić wąż od odmy. O, full down tier tym razem, okej. Okay. Jak nam pierdoły, nie? Żeby to uruchomić. No i zobaczymy, bo spaliny też, kurwa. Dwukrotnie przekroczona norma spalin, nie? I gościu, ja nie wiem, kurwa, w takim razie jakieś błędy na kompie może, kurwa, czemu to tak przekracza? Ciekawy jestem. Ale no to auto spalało za dużo benzyny od samego początku, kurwa, żeby 1,4 MPI w lupo spalało 10 litrów benny. Benzyny. Kurwa, 10 litrów, 1,4. No, ale też jest trochę starszej daty silnik, to może, nie? Kiedy następny film po polsku fala, jak dobrze pójdzie, to jutro coś nagram. I na angielski kanał, i na polski. APFSDS, prosik Bigosi. Ten Olifan ma APFSDS-a, nie? Wolfhex Lupo 1.48V MPI. Diego, no to elegancko, fajnie w sumie, nie? Esa byczku. No jak czołg średni kosztuje 150 punktów do zrespienia się, to znaczy, że jest to pełen down tier. Jak kosztuje 100 punktów do zrespienia się na samym początku rundy, to znaczy, że to jest pełen up tier. Siema, Benedek. Witam, witam. Witam, ludzie, witam. Taki szybki stream. Tak, mówię, 2 godzinki. Bo też spałem po południu, to kurwa, w miarę wyspany jestem. No i już nie mam... piweczka. Czy ja czytam te wszystkie komentarze? Które? W sensie na YouTubie? Tak, ja widzę każdy jeden komentarz. Bo codziennie sobie wbijam i sobie patrzę, czy ktoś coś nowego skomentował, może coś ciekawego, nie? Zawsze może jakaś inspiracja do nowego filmiku się trafi, czy coś takiego. Czy mnie wkurwia brak czatu w grze? Ja nie zauważyłem różnicy, szczerze mówiąc. Bardzo rzadko się komunikuję z innymi graczami przez czat, więc...
Będę big oczywiście. O wow. Co mi gościu tu prawie... Dobra, no jest zeskautowany tam skurwol. Ja się spróbuję taktycznie przedostać przed siebie. Się pewnie obsrał teraz. Hej, ktoś mnie widzi. Pytanie, co to jest, nie? To nie to. Myślę, że go ten boomer dorwie, jest niewykluczone, nie? I tu jest dobra miejscuwa, żeby się przytrzymać na chwilę. I zobaczyć, co tu będzie jechać w naszą stronę w ogóle. O kurwa. Po lewej, o kurwa. AML tam patrzy, ale AML-a zdejmie ten gościu z prawej. Co to jest, kurwa, nie widzę. Cannon barrel, dobra, gość jest na chwilę niegroźny. AML, masz go? Masz go, dobra. Gdzie on jest? Tu jest. Dobra. Zdobyliśmy tą pozycję elegancko, chociaż B teraz tracimy. Ten gość na B tam wjechał, kurwa, nie wiadomo co to jest. I cyk. I tutaj sobie staniemy. Chwilę patrzę. Gość już warado tam zapierdala, to ten boomer. Dobra, super Hellcata wydupcyli na brawo. Co jest ich? Ja tu na razie nic nie widzę. Dlaczego nagrywam tak mało premek? A znowu widzisz, jak nagrywam dużo czołgów premium, to się ludzie starają, że kurwa, same czołgi premium, nie? Nagrałbyś coś dla ludzi. Więc na razie... Zobaczymy, o czym jutro nagram, nie? Jeszcze nie mam pomysłu. Chciałem jakiś panzer czwórce, żeby taką klasyką zajechać, nie? Nie podoba mi się to. Uuu, Arado zestrzelił, skurczybyk. Alfę tracimy. Gościu z SU-100P, nie mam zielonego pojęcia, gdzie będzie i co będzie robił. Dlatego tak jadę jak kurczak z odciętą głową na razie. Yo, Turtel, co tam? Kurwa. Nic nie widzę. O, widzę. Ale jest daleko. Czekajcie, spróbujemy to oznaczyć. Tutaj oznaczyłem, czyli tutaj. To Century... O, ja pierdolę, dwa czołgi! Znikąd, kurwa, dwa pojazdy nagle, nie? Ale tak czułem, że tak będzie po prostu. To było oczywiste. No co, kurde, rwonem pojedźmy. Tak mówiłem, że będę jeździł, kurwa, kurczak z odciętą głową i tak się stało, no. Jesteś, mówiłeś o nieopłacalnej pracy w wojsku w związku z jakimś kontraktem. Mówisz, proszę, bo zainteresowałem się tematem. Bambi, wiesz co, ja no już prawie 10 lat temu gadałem po prostu z paroma żołnierzami, którzy w wojsku służyli i no teraz już pewnie nie służą. Ej! Ej! Pół czteropaka normalnego lub jeden cały bardzo tani, nie? Także dziękuję serdecznie. Jeżeli chodzi o to wojo, ale to też nie bierz mojego słowa jako, wiesz, jako
mega sprawdzoną rzecz. Ja po prostu gadałem z paroma gośćmi i oni mówili, że w Woju tak podpisują kontrakty, kurwa, jak teraz wojsko zawodowe tylko w Polsce, że później ci brakuje na przykład pół roku do emerytury, nie? Na kontraktach i kurwa utykasz, nie? Chyba, że byś naprawdę wysoko w tym boju zaszedł, albo miał plecak czy coś takiego, nie? No to wtedy pewnie nie. Także może się coś zmieniło w międzyczasie, nie wiem. Nie wiem. To mówię, to jest info sprzed, kurwa, nie wiem, 8, 9, 10 lat, nie? Chcesz sobie, ulełem streamka, to jeszcze sobie aferkę na to, sterowałem za listę i wyszło 5,5 godziny? Afterka! A no właśnie tak kwiniłem, kurwa, Enlisted, ale w poniedziałek jeszcze była nietęga sytuacja taka nieprzyjemna. W przyszły poniedziałek zrobię streama z Enlisted, ale zobaczymy, czy to będzie już stream na Twitchu, czy jeszcze na YouTubie. Muszę w ten weekend teraz... na weekend zrobić odcinek Pierdolamento po prostu na ten temat. Dokładnie tak, dwóch kumpli z Ronoty mówi to samo. No to widzisz, to chyba się dużo nie zmieniło. Dwa lata temu gość się przyjął, chce mu udzielić pół roku na kontrakt. Dokładnie, nie? A później ci wpiszą 5 lat i co? I masz 14,5 roku, nie? I koniec, kurwa. I więcej nie podpiszą. Sans, dokładnie. Dobry, Bloody, dobry. Kurwa, najgorsze jest to, że nic tu nie widzę. Bo jak tylko jestem w stanie wypatrzeć przeciwnika i z nim walczyć, to spoko, nie? Ale później dostaję mukę od boku, kurwa, od typa, którego nie widziałem i to jest takie... No dobra, oflankował mnie, niech mu będzie, nie? Ale jest taki niesmak pozostaje. Jednak. Też design mapy taki jest, kurwa. Ta mapa jest taka sobie, bym tak powiedział. Nie da się tego rozdupcyć. To niedobrze. Elegancko. Ale maluszek to był. Ha. Jego hit EWS utknął na czymś. Ale heca. O kurwa. Co ty tu walisz, co? He! Wziąłeś, tam coś jest, kurwa. A ten mnie przestraszył. Dobra. Akacja. Dorwiemy ją tu, czy nie? Nie, zjechała w dół. No, od Alfy jest, kurwa, nie tęgo też. I słyszę ciężki czołg tutaj. Obróć się, kurnerwon. Jest żambosik. Jest żambosik. Ej, żambosik. Amunicję masz tutaj, nie? Ale wiesz co, nie będę ryzykował. Pójdziemy po załodze. Akacja tam jechała. Muszę o tym pamiętać. A dzisiaj beka, bo auto mi przestało odpalać. I dopiero kumpel przejechał do gry. Oho, lufa działa naprawdę. Kumpel, który się na mechanice zna, zaczęliśmy tam ogarniać i się okazało, kurwa, że ten. A to nasz tam strzelał. I się okazało, że świece miałem podłączone nie po kolei. Także ej. Mechanika 101 z Kowalem. Kurwa, motocyklu jeszcze potrafię zrobić rzeczy, ale jeżeli chodzi o samochody, to mnie to przerasta. O, zbombowali akację? Ja, zbombowali ją. Ale sam się zabił tą bombą. Czy wyjątkował gościu? Może wyjątkował, kurwa, nie wiem. What? Moment, kurwa, co? Dobra. Został mi jeden pocisk. Miałem tylko jeden pocisk, kurwa, chyba w tym, w kadłubie. Dobra, weźmy sobie wywernę. Chociaż nie, moment.
Nie, to nasz samolot lata. Weźmy sobie Wernę. Jaki pierwszy rosyjski czołg ma stabilizację tak działającą? Na 5-7 PT-76B. No ale później długo, długo nic. Ale ja tego Hellcatika, jak go znajdę. O, nie widzę go. Kurwa. Okej. No dobra, skoro mnie tak wzywasz do siebie. Uda się, czy się nie uda? Dwie poszły. O, w chuj za daleko. O Jezus Maria. Ale ledwo się tam wykręciłem, nie? O, to kurwa, zestrzelą mnie teraz. T-44-100. No i chuja trafiłem, ja pierdolę. Jeszcze samolot jakiś leci przeciwnika. A ja już w ogóle nie mam sterowności żadnej. O, teraz mnie trafił, kurwa macie. Nie, już dawno nie mam 80. Dobra, pojeździmy czymś niżej BR-owym, bo to było kurwa nudne. Szczerze mówiąc, ta runda była mega nudna. Łęcz, rzucę okiem tylko na jedną rzecz. Cyk, 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 cyk. Okej. Okej. Niemcy 3-3 może, bo to jest cały czas popierdolony line-up z tym Panzer 4G. Nie, ja mam teraz Lupo. Volkswagen Lupo z 2002. Uniwersalne backupy na Wielką Brytanię, okej. Okay. Martin, ale ja nie mam swojego Discorda, wiesz? O, skurwysyna, elegancko. Ja nie mam swojego Discorda po polsku teraz. I full up tier 4-3, nie jest to problem. Z tym Wernem to ten silnik turbośmigowy był już wcześniej na czymś używany, bo Wartanem to jest pierwszy podbiór z takim silnikiem, jak wierzę. Nie, na samolotach się na tyle nie znam, żeby ci powiedzieć, czy to był pierwszy używany z takim silnikiem, czy nie. Nie mam pojęcia. Haha, turteł, no widzisz. Zawsze coś się do roboty znajdzie, taka jest prawda, nie? A ja mam bez gazu. 1.4 bez gazu, więc się zrobiło, kurwa, naprawdę drogo tym jeździć. Kurwa, przejechał. M10 to było. Trzeba będzie uważać. A co, tylko jeden tam jechał? To też... O, jest. Na 600. Okej. Uhu! No tak, mój pocisk nie przechodzi, ale pocisk steciaka przechodzi elegancko versus steciak. No tak. Bo one mają chore kurwa wartości penetracji pod kątami, więc przeszło.
Nie ma czegoś takiego jak 125, jest 120 bodajże. No musisz po prostu patrzeć, ile punktów co kosztuje, się orientować mniej więcej po tym już jaki BR, nie? Ja pierdolę, ale ich jedzie. Muszę skorzystać. Kurwa, gąsienica. Przednia płyta za wysoko. Ha! Zamek działa. Zjebałem to. A, bez peny. A gość się nie naprawia, tylko panikuje i zadupca. Dobrze. To zadupce. Ale odsłonił załogę. Jest. Tamten kawulec? Kurwa. Ja pierdolę. Nienawidzę L11, kurwa. Nienawidzę po prostu. Patrzcie, nie przeszło. O, to w chuj, kurwa, w ogóle strzeliłem weter. Tutaj cyk, nie przeszło. No! Po lewej tam M10 walczy z kimś. Gość jest idealnie skontowany, to też jest kurwa. Jest asysta, dojebali go. Teciak go rozdupcył, ale jaja. Boże, przednią płytę go trafił. Tu po lewej, nie wiem czy tam nasi wygrali to starcie z M10 czy nie, ale jedziemy. Hazbit, Flammenwerfer, wiesz co? Powiem ci, że nawet nie wiem, kurwa, bo przez ostatnie 3 miesiące prawie w ogóle nim nie jeździłem. Nie, Turteł, mi chodzi o to, że ja dużo grałem L11 i problem jest taki, że jak walczę z L11, to jeszcze ZIS-5 jest łatwo wyczaić, gdzie w wieżę strzelić, a ten kurwa L11 ma ten pierdolony pokrywę, jak to się... tego... Jarzmo działa, ma zjebany po prostu. Znaczy dobre jest, znaczy w realu chujowe było. Ale w tej grze po prostu takie kąty się na tym jarzmie działa robią, że ciężko jest przebić, nie? Nie, ja wolę z ZIS-5 walczyć. Okej. Okay. A ja mogę jeździć jeszcze, ale jaja. Spoko. Rozdupcę mu chłodnicę i straciłem 3 ludzi w wieży. Elegancko. Ja od jego, dzięki, że wpadłeś. Miłego, miłego. Nie daje god moda z samolotu 1.0 na 10.3? Nie wiem, ja kurwa z samolotów 1.0, 2.0 rozdupcałem helki i dostawałem wtedy god moda za to. Gdzie by tu teraz pojechać? Może tutaj w takim razie. To ten dym tu zrzucił, to jest ciekawe. No przecież nie te ciaki. Tam jest ta M10, okej, okay, ale mi śmignęło za wieżą, ale jajo.
Może nasz strzela dymnymi, kurwa, nie wiem. Tutaj będzie. A mogę Artes rzucić w sumie. Więc czemu nie? To jest open top, więc może go rozdupcy to. Jest tak bliska, jak jest naprawdę wąski ten. Wąskie kółeczko od zrzucania tej arty, to może siądzie. Ej, przejęli Alfę za nami. Ta dziesiątka tam chyba panikuje, tak mi się wydaje. Target on damage. Kurwa, niedobrze. Niedobrze. O, amunicja czarna, ale miło. Nie ma tak amunicja czarna, nie? M10 mnie puszuje! Teciak. A to nie teciak, to KW. Ta M10 mnie puszuje. Bez żartów, kurwa. Ładujemy. KW2 się zrespiło, ja pierdolę, szybciej! 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 Panzer 4, wiem, że da rady. Kurwa, nie da rady. Kończ, Baś. 7 lat temu jadłem polskie suchary i po zjedzeniu musiałem iść do dentysty, żeby naprawił zęba. Wojciech, serio? Aż tak? Mówisz o Panzerwaflach? Nie ma samolotów naszych. Na to wygląda. Może jest jeden w powietrzu. To bierzemy E1. Kurwa, bo mnie wziąłem. No trudno. No jest jeden nasz samolot. A ty co? I nie ma samolotów wroga? Dzięki, Wojciech, swoją drogą. Ten moc, a to jest akurat dość prosta sprawa. Nawet testowali, obczajali opcję, kurwa, pochylonego pancerza w Panzer 4, ale stwierdzili, że nie jest to gra warta świeczki. Najzwyczajniej w świecie. Masty, dziękuję serdecznie. Mają dwa samoloty, będziesz z czym walczyć. Znaczy to, że są jeszcze kawulce. A patrzcie, kurwa, trzech więcej graczy mieli. Trzech więcej graczy, widzicie to? To jest dziwnego, że wygrywają. Ja pierdolę. Znaczy mieli, mają. Tylko już powychodzili ludzie. Podostawali w pierdol. Dobra, myśliwca co zaraz zrobimy, to nie jest problem. Tego gościa trzeba dojść. Póki mamy prędkość. Jak dwa kab. Co jest, kurwa, no trafienia są, ale nie pisze mi w grze, nie? Nie pokazywało mi hitów jako takich. Okej, okay, elegancko. Assist, ale mi ten Wirbel go teraz podjebał, serio? Znaczy podjebał, no gościu miał jeszcze bomby, mógł je zrzucić, więc... U2, wykręcamy się i do góry, do góry, do góry, do góry. Uff. I do góry cały czas ciągniemy tego UA2. Oberwałem od swojego teraz z peloty, ni chuj. Nie, jednak nie od swojego. Pełne klapy. Chciał jeszcze, żebym go wyprzedził, ale mu nie pykło. Zrzucił bomby, żeby być lżejszy. Ale teraz to już jest, proszę pana, po robocie.
Tak? Mihong. To jest unik? Tak, to jest unik, gościu, pelotkarz. Klapy podniesione. Jak A1 było na 1.7, też pamiętam. Też pamiętam. Kosmos po prostu to był. Okej, widzę te samoloty, więc najpierw sobie odlecimy w pizdu. Znaczy samoloty, Boże, te peloty. Ta BTR-a mnie martwi trochę. Tak, o Banser waflach wtedy były o wiele twarde, mogłem gwoździa wbić w deskę. Można było nim wtedy gwoździa wbić w deskę, pierdol. Znaczy do mnie ta era totalnie minęła, nie? Panzer wafli tego rodzaju, więc nie wiem. Jeszcze na dniach teraz zajmę się tym, co też dostałem od jednego z was. Jest to 24-godzinna racja indywidualna i też jest przeterminowana. 31.07.2021 jest posiłek A, posiłek B i posiłek C. Do tego jest w chuj akcesorii dodatkowych, więc jestem bardzo ciekawy po prostu, co tutaj będzie. Tyle, że odcinek o tej racji będę... To ma 4000 kalorii prawie. To ja ten odcinek o tej racji będę nagrywał pewnie... Wygraliśmy fuldę. Pewnie będę za 3 dni go nagrywał, nie? Dobra, idę się odlać i zaraz wracam. Okej, okay, jestem. Siedem lat tylko przeterminowane ruskie racje, no tak, nie? Widziałem. Drogi Kowalo, czy nie miałbyś ochoty zagrać lodóweczką? Nie, nie mam ochoty zagrać lodóweczką. Kurwa, na jeden punkt? Chcę ulepszać załogę u dowódcy, dowodzenie i u ładowniczego przeładowanie działa. Bo dowodzenie wpływa na wszystkie umiejętności załogi. Delikatnie pozytywnie oczywiście. A przeładowanie działa, no wolisz mieć szybszy reload, czy szybciej obracać wieżą, załóżmy, nie? Kurwa! Niesamowite. I tak jest lepiej niż u Roskich, którzy dostali 7 lat po terminie ważności rację żywności. No tak, gadaliśmy o tym przed sekundą, dokładnie. Hej, Krudo, to witam serdecznie. Tak, no nie miałem za bardzo czasu, kurwa, robić odcinki, a teraz stwierdziłem, kurwa. I se pogadam z wami teraz, nie?
I te na odcineczek jakiś czas na jutro czy coś. Pan się już nie ruszy. O, zdjęli go akurat, okej. Na 600 tutaj w tego teciaczka. Może być trochę za wysoko. Nie, było idealnie. Przeszło pod podwoziem, pierdolisz. Te 126 to jest, stąd widać. Też się zostałem właśnie. Idź spać, nie idź spać, kurwa, stwierdzimy. No, już mi się tak spać nie chce w sumie. Kurde, ale wjechało ich sporo na punkt. Przynajmniej dwóch mi się wydaje, że się przedarło. M4A2 tak przeszło, kurwa, przez przednią płytę elegancko. Chyba nie miał tych dodatkowych gąsienic, tak mi się wydaje. Pozycję mamy doskonałą, ale ja bym się chciał ruszyć do przodu jeszcze. Coś powalczyć. O kurwa, i to był błąd. I to był błąd. Bo tam też mieli już dwóch gości ustawionych na snajperkach. Ale jest na tyle wcześnie, że lecimy kaczuchą. A po przeładowaniu już naprawkę i żywotność. Dokładnie. Kurwa, samolot mają, ale mam Ki-61 w powietrzu, może go zdejmie. Jak gdzieś otwierał rację amerykańską z II wojny, o dziwo większy, że była jeszcze jadalna. Ford Desert musiała być świetnie przechowywana, bo te po prostu poszłyby w pizdu puszki, nie? By przeżarło. Ej, krótszy nie działa, tak? Patent z kremem. I to elegancko, cieszę się. Ej, bo gościu tu leci w moją stronę, tym UN2, kurwa, Ki-61, zróbże coś z nim. Tak, zdjął go, okej, elegancko. Dobra, szukamy snajperów, widzę. A, zdjęli go, i tak bym chybił. Dawno kaczką nie latałem. Ale że tu jest, kurwa. Jeszcze kiszę się mi kogoś zbombiło. Czy da się odzyskać dane z telefonu po farmacie? Nie wiem. Mam pytanie, czy nie da się odzyskać dane z telefonu po farmację? Farmację? Boink, boink. Ależ tam jest, kurwa, wymordowane pół ich drużyny. Czekają, jakieś peloty zaczną nas jeść, bo to jest lada moment, nie? Cromwell tutaj zaczyna nadupcać. O, i wjechał we wrak. Elegancko. Dobra. To jest Sherman. Dziwne, że z 50-tki... O, tu był jeszcze jeden, mogłem strzelać do niego, ale go nie widziałem. No i nie peloty, to Shermany się na razie odezwały. Siedem strzałów mi zostało jeszcze. Pelotek na razie jakoś kurwa nie ma. Co ciekawe. Nie, wydaje mi się, że już są. I na moment będą nadupcać. Kurwa, ale dwa razy mu się śmignęło po pancerzu. Dobra, na spokojnie odejdziemy. Samolotu przeciwnika nie widzę jeszcze. No, ale pelotki są już przynajmniej dwie. Przynajmniej dwie. Trzy. Trzy peloty są, kurwa. To już przegrywają w chuj. Jak już mają trzy peloty na respie, które do mnie strzelają w tym samym czasie. No, wszystkie są złe na mnie, nie?
O, palę się, okej. No cóż, ej, nie palę się już! Ale jaja, kurwa. Ale lewy silnik nie działa. Nie wykręcę się teraz z tego, ni chuj. Ale co? Asysta za... Okej, okay, ustawienie ogonowe. Niestety. W końcu je dorwali. To nie ma sensu lecieć czymś innym znowu, tylko znowu bierzemy, tylko tu mamy 30. Nie wiem, czy to jest prawda, ale słyszałem, że ktoś dał $1 000 000 za Putina. Wojciech, też nie wiem, pierwsze słyszę. Słyszałem tylko o tym, że Wargaming wyłożył $1 000 000 na pomoc Ukraińcom, nie? I tyle. Arek, ale prawda jest taka, że akurat pierogi ruskie są ukraińskie. Tak naprawdę. O ile się nie mylę przynajmniej, ale słyszałem, już czytałem o tym kiedyś. I to są ukraińskie pierogi, tylko ktoś to nazwał kiedyś ruskimi. I prawda jest taka, że to tak naprawdę są ukraińskie pierogi, nie rosyjskie. O ja pierdolę, ale go podpaliło! Już mi przestrzelili zbiornik wody. No ale stoją na respie, kurwa, tymi pelotami nic nie robią, no. Ja strzelam samolotami tłokowymi, strzelam na 400. Jedna pelota z głowy, druga akurat przeładowywała, a to była ciężarówka. Okej. Samolot leci. Dwa. Teraz to już mogą mi postać, kurwa. Palce u nogi. Jakoś wejszło. Ta, Mateusz Rybarkiewicz, oczywiście, nie? Wcześniej wątpię, żeby mieli wyłożyć. Ej, fajnie mi się gra tym line-upem, jedziemy jeszcze raz. Chodzi o Ruś Kijowską, no proszę. No to proszę bardzo, no to już wiem, no tak, no bo to powinny być pierogi ukraińskie, tylko się przyjęły. Pierogi ruskie, kurwa. Znowu full up tier, ja pierdolę, trzeci pod rząd. Ta, turte, właśnie wiem, no. No ale z drugiej strony do jednak ich to kurwa bańkę kosztowało i jakby nie patrzeć, to i tak jest bańka w takim razie dla Ukraińców, nie? Na pomoc Ukraińcom, więc dobrze. Pierogi ruskie to z dawnej Rusi Kijowskiej. No, Wojciech, dokładnie. Właśnie gadamy o tym. Spróbujemy się dostać za Reichstag. Zobaczymy, czy mamy na tyle pary w tym Panzer 4. N24 tam jedzie, albo coś takiego. Czy to był może jakiś Sark, kurwa. Się może udać. Może to był jakiś Sark, coś tam jechało jeszcze. Sięgnę tam, sięgnę tu. Chuj, zrzucimy. Forces have killed.
No ale no, to nie wystawił bańki za to, żeby go zabić, tylko za zdjęcie go z władzy, nie? Czy coś takiego. Wciąż dość ciekawe info, bo tego dzisiaj w ogóle nie śledziłem informacji, bo miałem swoje sprawy do załatwiania. Stwierdziłem jeszcze na chuj się będę martwił tym wszystkim dodatkowo. O! Ze stalingradzkiej fabryki traktorów. O, za nisko. Na 600 powinienem tam strzelać. Albo 800, kurwa, zmierzmy se. 800, no. Chuj, dobra, jedziemy. Nie ma co tu stać. Czemu nie używam krzaków? Nie po to gram w grę o czołgach, żeby te czołgi przykrywać krzakami. Takie jest moje zdanie. Kurwa, ale pod takim kątem stoi. Nie wie, co się stało. Obstawiam, że nie wie. Tak gadamy o tym, aż mam takiego smaka teraz na kurwa pierogi ukraińskie. Jakby nie patrzeć, że ja pierdolę. Ze skwarkami, ale by moje, bo Boże święty. Kurwa, no nie wiem, tu się nic takiego nie dzieje. Przynajmniej nie z miejsc, które ja widzę. No. No, jeszcze kawałeczek. Kurwa. Ale się wkurwi! Kurwa, nawet z respa wyjechać nie można. Z drugiej strony, no co tu poradzę, no. Punkt C mamy, więc pilnujemy przy C, nie? Na 400. Okej. Okay. Widzi mnie, trafi mnie, rozdupcy mnie. Odbiłem! Ale jaja, kurwa, że to nie weszło. Ale musiał źle trafić. Nie zazdroszczę mu. Musiał mnie gdzieś przy jarzmie działa pierdolnąć, bo nie ma innej opcji. Dobra, jedziemy im kontrować górkę snajperską. O moment. A nie, tego gościa właśnie tam zgasili. O kurwa, serio? Zanim on wieżę obróci. No właśnie. Tu jest jeszcze jeden skurczybyk. N24 jakieś. Dobra. Elegancko. Wyczyszczona górka snajperska. Ale Benie jest nasze, więc trzeba się tam przebić. Słyszałeś piosenkę Siekiera Motyka wersji o Putinie. Wiesz co, mnie takie rzeczy nie bawią, że ma być szczery. Uważam to po prostu za nieśmieszne. Jakby kabaret kurwa miał nagrać piosenkę o Putinie, nie? To wszystko jest takie...
Valentine, Valentine, nie widzisz mnie. Zabił mi dowódcę, skurczybyk. Nie przeszło, kurwa! 140 peny nie przeszło! Żarty se robicie ze mnie, chyba. O, miną morską, elegancko, elegancko. Zostaliśmy zmemowani. To bierzemy 110 może? W takim razie? 110 chyba. Jak morale? Cześć, Frantic. Nie szkoda, że nie robią remake tej mapy, jak była, jakby listę na trochę wypłosowania przy wnętrzu budynków, ale nadal ta mapka... Tak, ta mapa dawno temu już poczęła remake, ale wiesz co, remake mapy to koszta, a oni mają wyjebane w to. Te 4KM tak wystają? Tak. To SBDA jeszcze z tak lata, kurwa? Nie, to jest U2 jakiś, nie? U2, ewidentnie. Przegiąłem, przegiąłem, przegiąłem! A jednak nie. Dobra. Zawrócimy go za siebie, może mnie nie trafi. Tak, plan jest taki, żeby go do góry ciągnąć. Już mu brakło pary. Niestety, no w tym BF-ie brak troszeczkę większych KM-ów, nie? Na nosie. To jest problem. Bo taki U2, no mam tą 30 na czołgi, ją niby chcę oszczędzać, ale chuj wie ile do czołgów będę strzelał, nie? Rozbił się, dobra. Teraz trzeba jakieś czołgi znaleźć. I-43. Tu są, dobra. No już się... A, gość się od razu w pelocie zrespił, no tak. Czego się spodziewałem. Dobra, odlatujemy. Cóż, KIT-43 nie ogarnęło, żeby do peloty strzelać. Ale to są wciąż koszta, Turteł. Wiesz, ile kosztuje jeden model czołgu do War Thundera? Wiesz, ile to kosztuje? Od 5 do 10 tysięcy dolarów model czołgu. Teraz wyobraź sobie, że ktoś musi przemodelować budynek jeden. Attack the D point. Let's keep the pressure on. Victory is close. Attack the D point. Roger that. Dzięki, Frantic, za apę. I miłego stu, miłego. Hej, hej, cześć. Tomi, ale dlaczego ja bym się do Oświęcimia zapisać? Jak jestem z Krakowa. Jest samolot przeciwnika. Tą pelotę tu zdjęli. A ta druga? Ona przeżyła? Nie widzę jej w wraku. Dobra. Przyjrzyjmy się. Nie widzę jej... O kurwa, ty widzę czołg. A nie, to ta pelota tu jest. Jedna gona. Hehehe.
Ten samolot na mnie siedzi? Kurwa, tak trochę tak, trochę nie. Dwa są! A, to dużo tłumaczy. Są dwa samoloty. Dobra, pelota zdjęta. Ja się z tą chętnie pokręcę. Już nie zrzucił, ale kurwa już nic nie zrobi tym, nie? Ty zbombardował nam typa, Panzer 4F2. Dwa razy się pomyliłem. Za daleko był, żebym go sięgnął tymi KM-ami. Już może dlaczego, gdy ja przełączam się na tryb strzelca tylnego samolotu, to automatycznie ustawia się w linii prostej. Melon, bo to jest kwestia do wyłączenia w opcjach. Co myślę o Hell Let Loose? Nie dla mnie. To nie jest gra dla mnie. Szkoda mi czasu, kurwa, siedzieć i się uczyć tyle czasu grać w jakąś grę, w którą wiem, żebym grał raz w miesiącu, nie? Turtle nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc. Skoro tego jeszcze nie zrobili, to znaczy, że im się to po prostu nie opłaca, kurwa, i tyle. Fejs marny, dziękuję za suba. To mi 99, no może, mam nadzieję. Mam nadzieję, że mnie przyjmą, nie? Czekam na termin badań. Słyszałeś kwity do Wod Olsztyn warmińsko-mazurskie? Elegancko. No teraz słyszałem, że się w chuj ludzie ogólnie pozgłaszało do tego. Więc to też może trochę dłużej potrwać, nie? Bo normalnie nie mieli aż takiego przemiału. A nagle, kurwa, tyle ludzi chce. To się nie zdziwię po prostu, jak to jednak będą delikatne opóźnienia. Nie tak szybko jak normalnie, nie? Tylko faktycznie, nie wiem, tydzień, dwa obsuwy na przykład. Melon, nie wiem, musisz przeszukać opcje i znaleźć. Ja to wyłączyłem ze 3 lata temu, bo ktoś mi właśnie z was na czacie podpowiedział. No, 2 lata temu, może przesadzam, ze 2 lata temu i od tamtego czasu nie ruszałem. Moment, coś mi na telefonie świeci. O, okej. Dobra. No to mi 99 czaje, ale chodzi mi o to, że teraz taki natłok ludzi, że ile tam planowane było, że w Polsce ma być 54 tysiące ludzi w ogóle nie w tym. Nie wiem ile jest teraz, nie? Jedziemy tu na długą. Kojarzysz I hope you are dope? Nie, nie mam pojęcia. Nie wiem kto to. Okej. Co jest, kurwa, nikogo tu nie ma? Od kiedy sarki brzmią jak, kurwa, jak N24? Dobra, sark, dawaj pierwszy, rozproszysz ich. Ja pierdolę, ale mi go zasłonił. Te 34 tu mają jeszcze. Tu 85 jeszcze. Kurwa, tym sarkiem tak to zjebał. Znaczy też się nie popisałem, nie? Ale tym sarkiem mi zasolił tą pelotę. A gdzie ten COVID? Bo chyba jest już... Jak było to lata temu. Nie, Arek, COVID dalej jest. Po prostu są...
ważniejsze tematy do pokrycia. $30,000 było jak na Białorusi była presja migracyjna. Czyli kwestia teraz, żeby po prostu nie spierdolić, wysłać papiery i się dostaniesz. Okej, dobra, bo raczej wątpię, żeby aż tyle ludzi napłynęło, nie? Od kopa. Kurwa, Shermana tam widzę. Kontowanie się na Shermana nic nie da. Kurwa, dało! Ale jaja. Ale jaja, co jest? Kurwa, nie gadaj, nie gadaj! Ale jajo, nie! On też się odbija. Co tu się dzieje? Chyba mają podstawowy pocisk, bo nie wierzę. Dyrektor internetu i Pardę, dziękuję za suby. Dokładnie, medialny COVID. To, że się o czymś nie mówi, to nie znaczy, że tego nie ma, nie? Przyjęłem skromnie z boty z Rzeszowa dotyczące wyciągania osób z Rębli. ST Customs? Zajebiście. Bo ja właśnie po to też się zapisałem, żeby się takich rzeczy uczyć, nie? To, że tam płacą do tego jakieś, jakby nic nie trzeba było od siebie płacić, to pewnie też bym się zapisał. A to, że dają jakieś tam grosze, no to też jest spoko jak dla mnie, nie? Wiadomo, że to są śmieszne sumy, ale hej, jakieś są, nie? Połamali cały lód? No nie dziwię się. Bo to też jest to, nie? To jest inaczej, jakbyś miał ochotniczą służbę. Boże, nie ochotniczą, tylko przymusową. To by się ludziom nie chciało. Jak masz ochotniczą, no to gościu się sam zgłosił. On chce to robić, kurwa, nie? Więc... to będzie dość ciekawe, mi się wydaje. Pardę, wiesz co? Wejdź sobie na kanał Turtła, tam masz całą rzeszę poradników. Gdzie są czołgi wroga? Tu się... o, tam coś jest. Ale to na głównej, teraz tam nie będę widział. C przejmują, okej. Dobra, to jadę na C. Kurwa! A mieliśmy go. Tylko się dingłem, kurwa, na podwoziu, ale jaja. Dingłem się na podwozie. Tu jest ich więcej, tu jest M10, to są jakieś kurwa takie maszyny. M10 tam jest na pewno, 185 jedzie tutaj. Jest ich za dużo. Przynajmniej 3 maszyny. Trzeba poczekać. Cierpliwości. Cierpliwości. Gdzie ten M10? Ja go nie słyszę teraz. Tam jest. Jakbym się skupił na tym, na co patrzę cały czas, jakbym nie odjął
oka od lunetki, to byśmy go dziabnęli, ale nie wyszło. Doleję sobie wody. Dalej inwestujesz w krypto, LPO7, na razie wszystkie moje inwestycje... Kurwa, serio? Gdzie on jest? Kurwa, no słyszę go, ale go nie widzę. Jest, jest zaraz za mną. Czajcie, kurwa, gościu nam siedzi na respie powietrznym. Zmieszczę się! Gościu nam kampi na respa powietrznego, ale frajer. Jeszcze mamy drugiego typa na mnie. Niedobrze. Bo mój samolot już nie leci. Dobrze, kurwa, jak tak? Jak takie są cwaniaki? Stać mnie na E1-kę? Czy mnie nie stać na E1-kę? Nie stać mnie na E1-kę. Dobra, przejebali na ziemi, kurwa, to siedzą na respie powietrznym. Wypierdalaj. O, trafiłem go. Skidi, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia, jaką linię ci polecić na początek. No, grać arcade i kampisz, no, kosmos. Ale tak mówię, tu jestem w takim szoku, kurwa. Szkoda tylko, że nie mogłem wyczaić, skąd gościu leci, nie? No widzieliście, nawet, kurwa, była mieliśmy może 5-sekundowe okienko, żeby się ocalić, ale nie pykło, bo jeszcze ten drugi gościu przyleciał, nie? To już w dwójkę nam przylecieli na respa powietrznego, to już jest przegięcie. O kurwa, jaka to była bitwa na B. Ale co? Sporo ludzi, sporo. Tak, bo my tu przebijamy. Ile? Gdzie jest ta myszka, kurwa? Jest. 50 mm w razie W. Teoretycznie ta ciaka od boku można było zmęczyć, jakby go wykluczyć z akcji najpierw. Mojej prawicy słychać, ale tam czynu zdjąłem. M10, kurwa. Tak się zastanawiam, ej, coś słyszałem, a to proszę. No tak. Sztugiem może. Czemu nie? Sztugiem dawno nie gra. Ej, no nie, no mam na E1-kę. To już rzucimy. Nie kampi nikt teraz respa powietrznego, chyba nikt nie kampi. Dwa samoloty od nich startują. O, to ja ich przykampię teraz, kurwa, elegancko. Niech se wystartują, tylko nie wiem, czy zdążą gdziekolwiek dolecieć, bo się runda kończy. Chuj, to lecę prosto do nich. Te peloty lotniskowe już do mnie strzelają, kurwa. Serio? Ale jaja.
Nic nie zrobię z tymi samolotami. Ichniejszymi. Się runda skończy. Już się skończyła praktycznie. Gościu tu pruje do góry, dawaj na czołówę. Starczy ci pary na to? O, patrzcie, odbijają brawo, jak bierzemy C akurat, a i tak koniec rundy. Myślałem, że nie zdążę. Orle Oko 60, nie mam pojęcia. Są totalnie dwie różne gry, po prostu obydwie traktują o czołgach, ale są dwie różne gry, nie? Chuj, jeszcze raz tym samym line-upem. Uwielbiam Panzer czwórami grać, więc nie widzę powodów, żeby nie grać nimi. O, zapomniałem, że tą mapę miałem. To były te dwie mendy? Nie, nie wydaje mi się, że ten drugi to był z tych... O, full down tier, kurwa. 2-3. 2-3-3-3 jest grane. Jeden z nich to był jeden z tych, co mnie tam atakował na respie, ale drugi był przecież w P51, a nie w tym... Ile? 4? Czy tam, kurwa, co to było? Jednego i tak zestrzeliłem, nie? Z peloty. Aż ta mapa jest zjebana. O, kamień. Dobrze, zauważyłem. A też zauważyłem, że ostatnio może nie dużo, niesamowicie dużo, ale sporo ludzi zaczyna z WOTA przechodzić, kurwa, do War Thundera. Może mam tylko takie odczucia, ale widzę po prostu, ile ludzi się pyta na czacie, że ej, no gram w tego WOTA, kurwa, już mam naprawdę dość. I patrzę na War Thundera, nie? Hail Crew, jeżeli czołg średni kosztuje 150 punktów do zespienia się, czyli tego SP tutaj, to jest to pełen down tier. Jeżeli kosztuje 100 punktów SP do zrespienia się, to jest to pełen up tier. Po czołgach ciężkich, lekkich i pelotach się nie orientuję, ale czołgi średnie, to jest mój wyznacznik. Bez sensu jest pierdolenie w stylu gościu campi resp powietrzny. Kurwa, P51 420 jest w stanie rozdupcać panzer czwórki od góry, a gościu sobie poleciał campisz naszego respa powietrznego, czujesz to? Zamiast pomagać swojej drużynie, zestrzelił jeden samolot i przegrali, kurwa, nie? I przegrali. To tak, bez sensu jest kampienie respa powietrznego na bitwach realistycznych. Questiro, pierdolisz głupoty. Zobacz sobie, ile te 20 przebijają na P51. Tym z 3-7 bodajże. O Boże. Nie chcę cię mordować, ale muszę. N22, dawaj. Ech. O. Co ty, kurwa, nie przebiło mnie? Znaczy, przebił mnie, ale mnie rozwalił. Nawet na podstawowej taśmie, jakby nie miał przeciwpancernych do tych 20, to rozwalać peloty, czy jakieś lekkie pojazdy, open topy, kurwa, działa samobieżne, jest w stanie bez problemu, nie? To wolał pójść, wolał siedzieć chuj wie ile przy respie powietrznym. Valentina po prawej słyszę.
Jest i Valentine. Jeszcze mnie chybił. O Jezus Maria. A szukał mnie, to na pewno. Bo przecież był obrócony w moją stronę. Tam coś jest, kurwa, tak mi się wydawało właśnie. Ej, patrz, tu już dojeżdżam i ja już widzę Igrespa, kurwa. To jest bez sensu mapa. O, właśnie go zdjęli, okej. Nawet dwóch. O kurwa, cztery pojazdy zdjął. Pokom 200. O nie. No nie, no nie mogę chyba. Miałeś szansę. What? Gra chyba nie wiedziała co zrobić po prostu z tym pociskiem. Nie no, muszę. O kurwa, trafiłem we wrak. Ej, będzie do mnie strzelał. Dobra, zamek działa, ja go nie chcę kończyć tutaj. Jest asysta. Auć. Co to było? A. Z prawej? Ale skąd? Nie wiem skąd, więc... Może jeszcze pelotę zdejmę. Come on. No. Palę się. Ale kurwa nie wiem skąd oberwałem. Bez żartów. Ten do mnie strzelał? Nie, no chyba nie. Kurwa! Wcisnąłem F i przez człowiek wcisnąłem G. No ale chuj, zadymiłem się, to się zadymiłem. Siema Kuba, dzięki, że wpadłeś. Ktoś jest tutaj blisko. A nie, aha, to ten gościu, co go nie dokończyłem. Radiator. Jaka ta mapa jest kurwa bez sensu. No beznadziejna jest ta mapa, kurwa. I moment, kurwa. 137 mm peny i nie przeszło mu przez kurwa jazmo KM-u. KM musi przeładować teraz, ale jajo. Bo oni tam mają respa. A to heca. Termanie, czy ci nie żal? To Panzer 4G też tam dwóch rozdupcyło. No i nie chcę aż tak na tego respa wjechać chyba, nie? Ten potes, kurwa, ledwo leci. Dziesięć fragów, cztery asysty, myślę, że dość, nie? Myślę, że jak się rozpędza, to wyjadę tu? Pewnie nie. Ale spróbować warto. Nie ma szans.
up and victory will be ours. Już nie ma w co strzelać. Nie, czemu odciągnąłeś teraz? Szkoda. No cóż, jakiś Fury tam leci, gościu. Przeleciało między skrzydłami, ale jaja. Ładuj tego KM-a! Nie załadował. A był taki łatwy do zdjęcia przed chwilą, no. LPO-7? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Nie mam pojęcia. Idę się odlać i zaraz wracam. Dobra, to teraz może dla odmiany, kurwa, 4-0 amerykańskie. Te biary mi się chyba nigdy nie znudzą. W sensie tak, że parę godzin pograł i mam takie, dobra, już mi się znudziło, nie? Ale później parę dni minie i znowu mam tak, że mogę ciupać. Momencik, jedno sobie obczaję. Okej. Okej. M4A2, gramy 4-3, baty rating jest elegancko. Odcinek o rynku w WT, jak się po nim poruszać? No nie, nie, to jest... łatwy temat. I to nie... nie wydaje mi się, że ten temat miał w ogóle sens, że ma być 4. Arek? No nie, nagrywam po angielsku po prostu też i po angielsku to wszystko moim zdaniem brzmi lepiej. A niektóre... nie pamiętam już w których miejscach, ale pamiętam, że po polsku ta gra miała kurwa takie babole czasem, że... co się gościu tam? Chyba na padzie gra. Wygląda jakby na padzie grał. Turtę, no to zrób poradnik na 2 minuty, jak się po rynku poruszać.
Ale to tam trzeba zwrócić też uwagę na to, że wiesz, jak sprzedajesz, to jest marża, jak kupujesz, to ty tej marży nie odczuwasz, bo ty płacisz pełną cenę, ale ten... gościu, który od ciebie kupił, płaci pełną cenę, ale jak ty coś sprzedajesz, to oni tam zabierają ileś tam procent, nie pamiętam ile dokładnie, nie? No, turteł. Elegancko, no, te skiny, żeby wgrywać. Assassin dokładny, nie? Tylko, że trzeba być cierpliwym, jak na każdym rynku. To nie jest tak, że kupię teraz, to i zaraz kupi, kurwa, ten i sobie zarabiasz. Trzeba brać pod uwagę tą marżę, to wszystko, którą oni sobie nabijają na tym. Kurwa, co tu jest tak pusto? Nie podoba mi się to. O, właśnie dlatego mi się to nie podoba. Jeszcze jeden teciak za nim stoi. Jeszcze pumer to jakiś zapierdala. Słychać było, to nie pumer, ciężaróweczka zwykła, ale hej. Dobra, nasza przednia płyta teoretycznie powinna z tego teciaka przyjmować strzały. To może nie pod takim kątem, kurwa. Bylebym z lewej nie oberwał teraz. Będzie mnie pushował chyba. Nie jestem pewny. Gdzie on jest? Tu jest, słychać go. Jest. Przez budy... O kurwa! Właśnie zauważyłem, że tam dwóch, jeszcze jeden tam jedzie. Kuj, z czterech zdjęliśmy elegancko. Pora na samolocik. Czy użytkownik też tego live'a zaraz kończy, nie? Też taki z dupy live. Tak po mnie kupiłem 5 dodatkowych. Teraz już masz nawet 900 dolców. No i elegancko, i tak naprawdę rzeczy w grze, kurwa, ten samolot tam. Rzeczy w grze cię już nic nie kosztują w tym momencie, jakbyś się nad tym zastanowić, że? O kurwa, to się może udać, a się może bardzo nie udać. Nie uda się, ale kurwa, zrzuciłem jak pizda te bomby. A nie, jednak nie. Ty, ale na to zginęło, kurwa, które było za kamieniem. Rozdupcyłem na to, a nie rozdupcyłem tego kawulca? To te bomby krzywo spadły. A, znowu krzywo, ja pierdolę. Nie, jednak weszło. Ten samolot się tam rozbił? Gdzieś go tu widziałem i zniknął teraz. A nie, tu jest, dobra. Ciągnij do góry, Henkel, ciągnij. Szybko się złożył teraz, szybciusieńko. Jeszcze ten Sturmgeschütz tu gdzieś był, dobra, klapy na full, idziemy do góry, wystarujemy się na chwilę. O kurwa! Serio? Przy punkcie C jest pelota? Ale się wystalowałem za bardzo teraz, nie sądziłem, że tutaj będzie pelota. Kurwa, ała. Au, kurwa, uspokój się. Nie mogę! Aha, bo jeszcze statecznika nie mam! Nie dość dostatecznik, to jeszcze połogona. Dobra, chuj, to odlatujemy stąd w pizdu. Wracamy do bazy. Może się uda wylądować. Kurwa, Tokyo Drift, ja pierdolę. Driftuję przez powietrze, nie? Patrzcie, ja patrzę tu, a samolot leci tam. Niedobrze.
Myślałem, że mi kurwa tylko jeden ten. Jedno skrzydełko od dupcu, on mi od dupcu cały ten, cały ogon, ale ja. Dobra, będziemy tak lądować. Jak się nie przegnę w powietrzu. A już się szykowałem z 50-kami na niego, w sensie, ale zaraz wejdzie. Attention to the designated grid square. Kurwa. Będziemy pod kątem lądować, nie ma innej opcji. Nie ma innej opcji, pod kątem. Pod wodzie. Klapy. Pełne klapy. Chowam klapy. Jak liść na wietrze, kurwa. Jak liść na wietrze. Huh. Elegancko. Attention to the designated grid square. No to startujemy. Huh. Nie no, to nie były takie przekrytyczne uszkodzenia, żeby kurwa był ze mnie jakiś przechuj, że sobie wylądowałem bez połowy ogona, nie? Jakbym stracił obydwa skrzydełka ogonowe, to by było jajo, kurwa. To by było trudniejsze, dużo trudniejsze. Ale ej, uzupełniliśmy bomby. Może coś z tego będzie. No, turtle teoretycznie tak. Jakby Gajdzin teraz wyleciał z jakąś kurwa ukraińską premką, ale na przykład w drzewku USA albo niemieckim, czy coś takiego, ten zwariował kurwa, nie? Jakieś te 64BV, no nie? Jakaś tam wersja ich z ich malowaniem. To by było jajo. Ale to było okropne, kurwa. Bo to by było tak, że robią hajs. No oczywiście, że tego nie dodadzą, tylko tak mówię, nie? Dobrze, 109F tam zdjęli, nie musimy się tym martwić. To jakie tu jest w ogóle, kurwa, lustereczko? No tak lecę i teraz zauważyłem tutaj dopiero, nie? W tym miejscu zauważyłem, hej! Co by tu dupnąć? Widzę. Schodzimy. Dobra, rozdupcuj ich, ale tutaj no gościu jedzie na respie, no ale co mam zrobić, kurwa, no co mam zrobić? I tak chybiłem. Rozłączyło streama na sekundę, widziałem. O, ty gościu się naprawia i drugi... O, myślałem, że przyjechał mu pomóc się naprawiać, ale jaja. Myślałem, że dwóch dziabniemy. Boink. Good job. AS-42 jakiś tu jest pod nami, bo to brzmiało jak AS-42. Nie, soki to było, tłusta dwudziecha. O kurwa, ale się otworzył na mnie. No, kontraero, miałem mówić, nie przeładowuj ani ten. Dobra, wyskakuj pilocie. Tu już nie ma co robić na ziemi. Jedziemy do BN-24. Bliżej będzie stąd. Nie, meczek top tierem, nie, tak jak mówiłem, nie, bardzo mi jest nie w smak. Grać wyższe rowych maszyn teraz jakoś. No dopiero co T90 odblokowałem. T90A. Zderzyli się. F2A nie wyciągnie tego. Nie ma szans.
Rozłączyło streama, ale i jajo. Slayer 23, satysfakcje, że pilot przeżył. Była jakaś taka beka, jak jeszcze robiłem ten pierwszy kanał po angielsku, nie? Boże, po polsku. Że tamten... Za każdym razem, jak gdzieś lądowałem awaryjnie, jak samolot był totalnie rozdupcony, ale było takie, że wylądowałem, patrzyłem, a, ale pilot przeżył. Wiesz, tam bez ogona, bez połowy skrzydła się lądowało, czy coś takiego, jakimś polu i było, no dobra. Może i mnie zestrzelili, ale pilot przeżył. Chyba ta Panzer czwóra nie wie, że tu jestem chyba. Teraz już wie. O kurwa, też chybił. Dobra, puszujemy. Nie dobrze. Kontrajero wyjebali. Dobra. Ej, jeszcze było trochę roboty, kurwa. Proszę bardzo. Znaczy to już dobijanie, kurwa, kopanie leżącego, ale chuj tam. W sumie marzec już, ja też się muszę zgłosić po następne rzeczy, tylko jeszcze nawet nie wiem, o co poprosić, nie? Nie no, 10 fragów włącznie, bo jeden w powietrzu, nie? Jeden samolot zestrzeliliśmy. To może tak, kurwa, na koniec... 4-3 rosyjskie. Czemu nie? Arek... rozdupca się je tak samo. Z 42, z 41, etc. Chociaż ten z 42 mi się wydaje, że czasem więcej dinga, wiesz, ta wieża. Bo to jest teoretycznie się wydaje, o patrzcie jaki odsłonięty, o kurwa, full down tier. To z IS-5, nie, nie full down tier. Tak, full down tier, o Jezus. Czasem mam wrażenie, że z 42 troszeczkę więcej dinga ta wieża, bo to się wydaje, że hej, patrzcie jaki jaka odsłonięta szyja, nie? Pierścień wieży i celujesz w to, a czasem te kurwa kąty tam potrafią zrobić taką siekę. Znaczy to był super łatwiejszy czołg do rozwalenia moim zdaniem, dopóki nie wprowadzili wolumetrycznych pocisków, nie? Które wszystko zepsuły. Turto, ja jeszcze nie wiem o co pisać po prostu. Muszę sobie przejrzeć maszyny i się zdecyduję dopiero wtedy, nie? No nie! Ajajaj, dobra, jedź się tam razem. No Oski, widzieliśmy za pierwszym razem jak to napisałeś. Tylko co ci mamy powiedzieć, kurwa? Takie potwierdzone, niepotwierdzone info, wiesz? Ja też ci mogę powiedzieć, hej, w plikach gry znalazłem mapę mój kibel, kurwa, nie? O kurwa, słyszeliście? Nie wiem. Wyjdzie dev, to będziemy wiedzieć, nie? Co dodają w devie. To dla mnie jest zawsze takie, ploteczki, co nowego w grze, co nowego w grze, kurwa, na chuj o tym plotkować. Zobaczymy, jak wyjdzie, nie? Teraz cyk, znowu pod kątem, ale w drugą stronę. Hej. Nic się tu nie dzieje. B przejmujemy, nasi są już wszędzie, kurwa. Dziwne. Dziwne. Nie podoba mi się to. Nikt tu nie wjeżdża, kurwa. Stugers. Wrogu nisztożem. To gdzie oni są? Gdzie oni pojechali? Panzer 4 ma jakiegoś teciaka zgasił gdzieś tutaj. Sporo ich tu jest przed nami. Zaraz się tam wdupcymy.
Tylko tędy. Jedź. Mordują tu naszych jak szaleni, kurwa. Tam coś widziałem chyba, tak jest. Uff. Nie zdążę, nie zdążyłem. Kurwa, no za mocno spuszowałem po otwartej. A, gościu też późno przejechał. KW1F w takim razie. Ten teciak Arek jest bardzo dobry, bo masz małą wieżę w tym teciaku i masz 60 mm przedniej płyty i sporo ludzi się na to nabiera i strzela w tą przednią płytę zamiast w wieżę, bo sobie myśli, pewny fraga, tu ding, odbija się. Kurde, że tam ten boczny pancerz pokazałem, cholera. No ale dużo ryzykowałem i patrzę, a teraz wszyscy tamtędy wjeżdżają, bo ja wjechałem tutaj, nie? Tu wyjechałem i tu mnie dziabnął, w tym miejscu i tutaj nasi wszyscy teraz wjeżdżają. Dobry wieczór. O, sztuka zrzuca. Czy skrzydło tam leciało, kurwa, samo z siebie. Ale jest ale samolotów jest najebane. Melon, można sobie o czołgi pisać, jak się jest twórcą na YouTubie albo streamerem na pewnym poziomie już widzów czy tam wyświetleń na YouTubie, to tak, to się dostaje do tak zwanego systemu content creator, czy tam content partner i wtedy można, ma się tam swój program, powiedzmy, na swoim poziomie, jest odpowiedni program i się można czasem poprosić o coś. Tak, Turteł, ja się nie krępuję, ja walę zawsze pierwszego czy tam drugiego. Czasem jak zapomnę, to walę w środku miesiąca i tyle, nie? Do nich. Ej, poproszę o golda i kurwa coś tam. Sztugers. Co to za te dwa białe paski, kurwa? Jakiś Ghost Rider. A już nie ma w ogóle naszych w tej części miasta. Bezdekapowali? Oddawaj, bo to rosyjskie działo na tym marderze było. Jedziemy. Silnik. Oj. Dobra. Odbijamy. Za sobą nic nie widzę. Więc tu jedziemy. F2. Tam coś jest. Kurwa, tu coś jest po lewej też. Dobra, zaskoczmy go. Hej. Ale roboty tu jest. Nie, to auto tam stoi, ja sobie, coś tu stoi po lewej, kurwa. O, nic tu nie ma, nie? Nie ma. Tu coś po prawej. Wow. Auć. Kup, wypierdalaj. Ale gdzie on? A, jeszcze z tyłu był. No, za dużo już ich.
Jo, mamy tu jakiegoś kurwa tego? No ja nie mogę nic zrobić, kurwa, muszę otworzyć w tym. Momencik. O! Komentarz usunięty. Czyli mamy tutaj jakiegoś. Jeszcze zrobimy tak, że... Jest hide user on this channel. Elegancko, czyli ktoś tutaj czuwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Bo trzeba jechać i napierdalać na ziemi, bo przegrywamy. Ale mnie zrespiło pod górkę, kurwa. Litości. Ale jest jeszcze polski, Henryk Pio, jest jeszcze polski kamuflaż na MiG-21 któregoś. Bloody, dziękuję serdecznie. Kurwa, patrzy, nie? Ja tam ich łoję. Nasz tym nie wyrabia. C też tracimy, kurwa. Asysta za pówków, okej. O, pan Z4G. Tak myślałem, że ktoś z Alfy będzie jechał, bo Alfa przecież była nasza. Przez dobrą chwilę. Czyli mamy typa tutaj. O ile nie dostanę w wieżę, powinno być ok. Dobra, wjechał między budynki. I chyba aż tam przejechał, chyba go dorwali. Tak mi się wydaje. Jezus, widziałem go! Zawrotka. Dobra. Trzeba się Alfą zająć, mimo tego, że na brawo jest tak kurwa nieprzyjemnie. Będzie bardzo ważne, żeby Alfę przejąć, o ile mi się uda. Alfa to jest tak spierdolony punkt na tej mapie, strasznie nie lubię na niego jeździć. Jeszcze ten gościu, którego zabiłem, się właśnie z respi zrzuca artę. Kurwa, prosto, idealnie na mnie. Sztukasa, jakbym słyszał, jest. Pierdolisz, że trafi. Nie trafił tym, nie ma szans. Bomba wielka i niecelna. Pierdolisz. No dobra, zrzucił mi tutaj. Ale rozrywałem go KM-em. Ty, ale Alfę nie zabrałem do końca. Czajcie, chyba brakło mi na przejęcie strefy, czy nie? Dobra, Tizma lecimy w takim razie. Czy ktoś przejmuje tą Alfę, czy ja nie zdążyłem jej przejąć do końca? Ciekawy jestem. Sztuka z dwa czołgi zbombił. Nie, na Alfę ktoś wjechał po prostu, okej. Dobra. Tu jest sztukas, ale wygląda jakby się miał rozbić, kurwa, przed chwilą, tak? Tak zawijał, nie zawijał. Peloton najpierw widzę. Jest i pelota. Jest i sztukas. Jeszcze te dwie bomby mam zajebiście ciężkie, kurwa. Ojojojojoj, gdzież ten pojazd Alfy jest? O, nie widzę go. Nie widzę go, zrzucimy jedną tutaj. I zaraz się dowiemy, czy go oznaczy, czy nie, ta bomba. Nic nie oznaczyła. Czyli gościa już tam nie ma.
Gościa tam już po prostu nie ma przy tej Alfie. Kurwa, gdzie on może być? Bomba poszła. O! Co to za pelota? Nie, to Panzer IV tam do mnie strzela z KM-u. Okej. Okay. Zajmiemy się tym. Kapy do góry. Ten się nie ruszy dobrą chwilę. Dwa czołgi na C. Jeden silnik mi zaczyna zdychać delikatnie, ale trudno. Trzy czołgi, kurwa. Dobra, jeden czołg zdjęty. Jeszcze dwa. Dobra. Ten się pali. Ale oberwa, przepotężny kurwa, ale jeszcze żyje. W załodze z przodu w przedziale kierowcy przeżyli. A tamten się spali. On się pali cały czas, to on zdechnie. Nie ma gaśnicy ewidentnie. Odlatujemy. Dziwne, że jeszcze nie wybuchł ten gościu na C. Nie będę go kradł tamtemu samolotowi drugiemu. Bo gościu się nie ugasił. Mówię o tym typie, nie? To jest jeszcze kurwa sprawny? Nie wiem. Tak, Panzer III się spaliło teraz. Pełne klapy. I składamy klapy od razu. Dobrze. Gdzie ta Panzer IV była? Jest, widzę ją. Jest i ona, o kurwa, dźwig! Jest sztukas! Kurwa. Już same peloty chyba w tym momencie im wyjechały. Ta, patrzcie ile pelotek, ja pierdolę. Odlatujemy. W takim razie wsiną dal. Ja pierdolę, trzy pelotki do mnie nadupcają, chociaż przeleciał nad nimi IU-2, te peloty mają wyjebane totalnie, one są na mnie teraz. O, jedna się zorientowała, hej, jeszcze tam IU-2 jest przecież. O, zdjął mnie, gratuluję, ale też go dziabnęliśmy. Tego IU-2 też zestrzelili w końcu. Dobra, sorry, nie patrzyłem na czat, bo się działo. 6 naziemek i 2 samoloty, elegancko. ITP mi został niby, ale już nie ma sensu nawet latywać. Znaczy chuj, zrespiły się, bo czemu nie? Ale jest po robocie. Demon Plays, no to gratuluję. Ale jest jeszcze kamuflaż na Hurricane'a jednego z polskim. Kurwa, 15, 16, 18 fragów. Jakoś poszło. I będziemy kończyć raczej tego live'a, jeszcze ten kamuflaż wam pokażę. Na Hurricane'ie, o którym mówię. Co my tu pod YouTube'em mamy, nieważne. Awiacja i to był bodajże Hurricane MK2B? Nie jestem pewny. Rzućmy okiem. Nie, to nie ten. Nie MK2B, tylko MK1. A może to był MK2, kurwa?
Night Fighter Camouflage, jak weźmie... Nie, to nie ten, kurwa. Moment. Fierce Draft Squadron, tu jest dużo akurat kamuflaży na tych. Także to nie to. Jeszcze nie ten Hurricane. Dużo ich nie ma, więc zaraz się dowiemy. Nie na MK4, nie. MK1L? To był w takim razie? Tak, MK1L to jest, patrzcie. Na tym na 2-3 macie Polish Air Force Camouflage. MK1/L na 2-3 battle ratingu. I macie... Widzicie, ja tu nie mam żadnych tych, a i tak jest polskie oznaczenie. Także hej, jest taki kamuflaż. Polish Air Force Camouflage. I wystarczy 100 ludzi strącić tym samolotem i się go dostaje. MK1 jeszcze mówisz? Slash co? Slash który? MK1 bitwa o Anglię jeszcze jest. MK1B? To był MK1B, tak? Nie, tu nie ma. Nie wiem, o którym gadasz. Bo MK1 jest ile? No kurwa, jest MK1B, jest MK2B, MK4, Mark 4, Mark 1/L, no nie? Mark 1C jeszcze? To chyba nie to, nie? Nie, tu nie ma nic. To ja chyba jestem jakiś ślepy, ale ja nie widzę, bo tu był jeszcze jeden przecież, ten Sea Hurricane i był zwykły Hurricane MK1, nie? Zwariowałem? A, o tego chodziło, co już pokazałem. No, Child, okej, dobra. No. A tu jest jeszcze MK1 LFAAM, kurwa, co to jest? Nie kojarzę go w ogóle. A mam go i nawet go pomalowałem. Ciekawe. Dobra, panowie, dziękuję za oglądanie i mam nadzieję jutro zrobić odcinek normalnie i po polsku, i po angielsku i wrócić do robienia odcinków. Jutro jest piątek, więc piąteczek stream, wiadomo.